Cześć, witajcie w kolejnym tygodniu mojej ciąży. Dzisiaj przychodzę do Was z tygodniem 17. Pewnie zauważyliście, że nagrywam w tym samym miejscu co tydzień 16, ale nagrywam to tego samego dnia, ponieważ jestem ciut dalej i muszę nadrobić to, co już sobie zapisałam, czego jeszcze nie nagrałam dla Was. Chciałabym Wam teraz opowiedzieć, jak odczuwałam tydzień 17. Może najpierw z aplikacji powiem Wam, ile dziecko ma w tym czasie wagi, wzrostu, więc według aplikacji Dzidziuś ma 11-13 cm i 100 gram, więc no już coraz większa dzidzia. Jak ja się czułam w tym tygodniu? Ten tydzień, mimo tego, że poprzedni był bardzo przyjemny, bardzo spokojny i wręcz nie odczuwałam jego jako jakiś zły tydzień, nie miałam złych doświadczeń, to w tym tygodniu zaczęło się wszystko pogarszać. Typu, miałam problemy ze spaniem, postanowiłam, że zakupię poduszkę taką ciążową, rogal do spania. Zakupiłam taką poduszkę w smyku, dopiero jak zaczęłam z nią spać, odciążyłam mój kręgosłup, brzuch. Mimo tego, że brzuch jeszcze nie jest super duży i praktycznie niewidoczny, to faktycznie już jakieś takie zmiany czułam, że jest mi niewygodnie. Miałam problemy ze spaniem, właśnie swędział mnie brzuch, czułam, że się rozrasta, chociaż jeszcze nie jest widoczny aż tak. No ale faktycznie ten tydzień już był troszeczkę mniej przyjemny, aczkolwiek nie miałam już wymiotów żadnych, żadnych mdłości. No po prostu wszystko ładnie przebiegało. Miałam troszeczkę więcej siły, chodziłam już do pracy po kilka godzin dziennie. Chociaż w pracy, powiem Wam szczerze, że źle się czułam, nie mogłam wysiedzieć za długo. Takie 4-5 godzin to było dla mnie już maks i nie potrafiłam się zebrać i siedzieć w tej pracy ze względu na to, że jak już przyszłam do pracy, wymagano ode mnie, żebym robiła wszystko i nie zwracano uwagi wcale na to, że ja jestem w ciąży i że się źle czuję. Kiedy ja wychodziłam, bo musiałam coś zjeść, bo muszę często jeść, bo cały czas jestem tak jakby głodna, jem małymi kęsami, zaraz były do mnie pretensje, że ktoś musi zjeść, że ja jeszcze nic nie jadłam, coś tam i takie głupie nie wiem, dopowiadanie, czy takie zachowanie innych moich koleżanek, które też były w ciąży, więc zdenerwowałam się trochę. Opowiadałam Maxowi właśnie sytuację typu, że ja chcę iść coś zjeść, ale ktoś ma pretensje do mnie, że on nie, bo ten ktoś musi iść teraz zjeść i ja mam siedzieć i pracować. I to takie trochę chamskie zachowanie i zdecydowałam się, że nie będę chodziła na tyle godzin, że nie będę pracowała i nie będę robiła wszystkiego tego, co robiłam wcześniej. Po prostu poszłam na rozmowę do mojego szefa, powiedziałam, jak się czuję, że jest mi ciężko i nie wyobrażam sobie siedzieć 8 godzin w pracy plus właśnie takie teksty typu, że ktoś chce iść zjeść i takie jakieś, nie wiem, pretensje do mnie, że w ogóle przyszłaś do pracy i nie chcesz pracować i najlepiej rób tu wszystko za mnie. No takie wkurzało mnie to bardzo, dlatego stwierdziłam, że nie będę się wychylać, jestem w ciąży i mogę wcale nie przychodzić do pracy, mogę pójść na zwolnienie, nie muszę wcale w takim towarzystwie przebywać. I faktycznie po tej rozmowie już było ciut lepiej, chodziłam i chodzę co jakiś czas jeszcze do pracy, ale już, no mówię, w tym 17 tygodniu nie było mi przyjemnie chodzić do pracy i słuchać, że czegoś nie zrobiłam albo coś powinnam zrobić, a tego nie zrobiłam, bo coś innego tam mi wypadło, czy źle się czułam. No po prostu głupie sytuacje. Dlatego też myślę o pójściu na zwolnienie, ale to za jakiś czas. 17 tydzień mojej ciąży już minął. Jestem teraz w troszeczkę dalszym tygodniu. Nagrywam to, tak jak mówiłam, z małym opóźnieniem. Ale to dlatego właśnie, że te tygodnie były dla mnie za krótkie, za szybko mijały. Za dużo się działo i zbyt, no, słabo się czułam. Po prostu
Czuję się w tej ciąży bardzo, bardzo leniwa i tak jak na początku miałam bardzo dużo planów, bardzo dużo chęci, bardzo dużo chciałam rzeczy zrobić, tak teraz jest coraz gorzej i coraz bardziej się zniechęcam i najchętniej bym cały czas leżała, odpoczywała i nic nie robiła. Może jest to spowodowane tym, że z Oliwką, w ciąży z Oliwką, robiłam wszystko. Chodziłam do szkoły, uczyłam się, robiłam w domu wszystko i zauważyłam, że też dużo rzeczy robiłam sama, bo się tak bardzo nie mogłam doczekać, że sama złożyłam łóżeczko, kiedy Maxa w domu nie było, składałam meble do kuchni w ciąży. Robiłam po prostu wszystko, bo bardzo wszystko chciałam naraz mieć już przygotowane, już się nie mogłam doczekać i byłam taka podniecona tym wszystkim. Tak teraz w tej ciąży jakoś czekam i nic mnie nie interesuje. Nie mam potrzeby sprzątania cały czas, nie mam potrzeby zrobienia czegoś czy złożenia łóżeczka sama, poczekam aż Max to zrobi, więc no troszeczkę się rozleniwiłam, ale może wydaje mi się, że to duży wpływ ma to właśnie, że z Oliwką za dużo robiłam i później miałam tego konsekwencje, źle się czułam, było mi niedobrze i po prostu teraz postanowiłam odpoczywać. To by było na tyle w tym tygodniu. Tak jak mówiłam, no to są takie małe podsumowania tygodni. Ja nie będę Wam opowiadała tutaj codziennie, jak się czuję i co akurat w tym dniu czułam, że w poniedziałek bolał mi brzuch, we wtorek nie mogłam spać, w środę nie mogłam zrobić tego, bo to nie o to chodzi. Po prostu takie małe podsumowanie, dla mnie pamiątka i mam nadzieję, że ktoś z Was może akurat ogląda to w mniej więcej takim samym tygodniu ciąży. Ja takie filmy z Oliwką uwielbiałam oglądać. Nagrywała wtedy takie tygodnie Paulina Alaf i ja byłam bardzo zadowolona, że ktoś nagrywa tydzień, dwa przede mną i ja mogę obejrzeć ten film i to, co ona mi powiedziała, bardzo dużo się łączyło z tym, jak ja się czułam i czułam się taka spokojna, że nie jestem z tym sama, że o, fajnie, ona też w tym tygodniu nie mogła spać i miała problem, więc no, przyjemnie się oglądało tego typu filmy. Jeżeli podobają Wam się takie filmiki, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja Was zapraszam już na kolejne filmy z tygodni mojej ciąży, które już niebawem się pojawią. A teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!